Szczęść Boże, za kilka dni będziemy świadkami beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji cały nasz naród przygotowuje się do tego wielkiego wydarzenia i w te przygotowania wpisuje się również publikacja tych dwóch książek, którą dzisiaj w IPN przedstawiamy. Kardynał Stefan Wyszyński kiedyś powiedział do młodych, możemy się czuć ludźmi młodymi, ponieważ te wskazania są o wiele szersze. Mówił tam w ten sposób. To jest rok 1970 w Warszawie, 4 października. Młode pokolenie Polski idzie w czasy niewątpliwie trudne. Kiedyś mnie zabraknie, ale wy to sobie przypomnicie. I od was zażądają wielkich ofiar, potężnej wiary, gorącej miłości, a po niejednej klęsce nadziei na sprawiedliwego Boga. Musicie być wtedy mężni. W takich momentach pomocą wam będzie doświadczenie, które naród zdobył w ciągu minionych dziejów. Wielką mądrością jest umiejętność czerpania z doświadczeń przeszłości. Aby się ostać, musicie sięgnąć do tych sił w narodzie, dzięki którym trwa on od wieków, mimo tylu niebezpieczeństw, cierpień i wojen. Postać kardynała Wyszyńskiego jest postacią znaną ogólnie w naszym narodzie, ale warto powiedzieć kilka słów na temat jego życia, działalności. Był on przede wszystkim przywódcą duchowym Polaków i za takiego się uważał. Określano go co prawda historycznym mianem Interrex, ale on faktycznie nie lubił posługiwać się tym określeniem. Widział siebie przede wszystkim jako duszpasterza i jako nauczyciela. Mężem stanu czy liderem narodu stał się z konieczności, aczkolwiek był nim, dorastał do takiego tytułu. Był obecny faktycznie przy wszystkich kryzysach władzy i ta musiała się z nim bardzo liczyć. Wszystko to sprawiło, że kardynał Wyszyński urósł do roli duchowego przywódcy, lidera kształtującego naród. Dzisiaj z perspektywy czasów staramy się spojrzeć na tę sylwetkę podczas tej prezentacji, podczas dzisiejszej prezentacji dwóch autorów. Z nauczania kardynała Wyszyńskiego można wysnuć, można się dowiedzieć, między innymi, że tylko człowiek, który prawdziwie kocha ojczyznę i wie, kim jest, skąd jest jego ród, może iść na cały świat i będzie wiedział, że jest pielgrzymem, a nie tułaczem i nie wygnańcem. Będzie człowiekiem jednoczącym swoje środowisko, ale także i cały świat, można powiedzieć również Europę. Każdemu z nas Bóg dał wielki dar wolności. O tym mówi często kardynał Wyszyński w swoich przemówieniach. Powołał do niepodległości. Dał prawo wyboru między różnymi dobrami, a także między dobrem i złem. Wolność, jak mawiał kardynał Wyszyński, pociąga jednak za sobą wielką odpowiedzialność. Za siebie samego, za bliźnich, za Kościół, za ojczyznę. Stefan kardynał Wyszyński znany jest z takich zdań, takich słów mówiących o ojczyźnie,
Kocham Polskę bardziej niż własne serce. Nie chciejcie Polski, która by was nic nie kosztowała. Tylko plewy nic nie kosztują. Musicie mieć coś z orłów. Orły to wolne ptaki, szybują bardzo wysoko. Można by wiele tekstów przytaczać kardynała Wyszyńskiego, które mówią o ojczyźnie, o niepodległości, o Warszawie, ale przede wszystkim od strony teologicznej może warto wspomnieć, że kardynał był człowiekiem kochającym Matkę Bożą. Wszystko postawiłem na Maryję. To jego zawołanie, idea, którą wcielał w życie. Choćby nawet dziesiątki koronacji obrazów maryjnych w Polsce właśnie wyszły spod jego ręki. On wierzył, że oddanie Polski w opiekę Matki Bożej przyniesie ten impuls wiary, ale również i odrodzenia narodowego. Można powiedzieć, że kardynał Wyszyński stopniową swoją działalnością na rzecz społeczeństwa polskiego, na rzecz odnowy tego społeczeństwa, na rzecz niepodległości przyczynił się, że z czasem wyrosły te nowe pokolenia, które przyczyniły się do zmiany rzeczywistości naszej ojczyzny. To jest właśnie zasługa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj, przystępując do tej debaty, módlmy się za wstawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego, abyśmy wykorzystując wiedzę służyli innym ludziom i naszej ojczyźnie i wespół z Bogiem pracowali nad doskonaleniem całego świata poprzez cichą, nieustanną pracę nad sobą ku zwycięstwu, zwycięstwu Maryi, bo tego bardzo pragnął kardynał Wyszyński. Wszystko postawiłem na Maryję, ona ostatecznie to wszystko poprzez wstawiennictwo u swojego syna zmieniła i wyprosiła nam łaski, które stały się później, stanęły u progu niepodległości. Amen. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bardzo dziękujemy księdzu Stanisławowi Tylusowi, który jest kapelanem naszego Instytutu, za to, że zechciał tym wprowadzeniem, a także modlitwą do kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpocząć nasze spotkanie. Tak, teraz w takim układzie zaczynamy, ale elementem zaczęcia z mojej strony będzie pokazanie trylogii Andrzeja Janusza. Dzisiaj zajmujemy się wprawdzie jedną tylko książką, ale ja chciałbym podkreślić, że są trzy. Wszystkie wydane przez Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego imienia Andrzeja Ostoja Owsianego. No i Andrzeju, no gratuluję. Zwłaszcza, że każda z tych książek Kościół Obywatelski jest ostatni, była już tutaj prezentowana, także jesteś poniekąd stałym bywalcem. No, czapki z głów, robi to imponujące wrażenie. Nie mówię w tym momencie o szacie edytorskiej naszego Instytutu, ale no,
To jest kilkaset stron i bliżej 1000 niż 500. Wspaniałe książki. No naprawdę zazdroszczę. Próbuję iść twoje ślady, ale idzie mi to bardzo wolno i nieudolnie. Ale może z czasem. Dzisiaj będziemy się zajmować książką Andrzeja Anusza Kościół Obywatelski, formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL w okresie powstawania niezależnych instytucji politycznych 1976-1981. Pozostałe dwie książki z tej trylogii, o których wspomniałem, to jest Nielegalna polityka, zjawisko drugiego obiegu politycznego w PRL 1976-1989. I ja ją nie przez przypadek tutaj przyniosłem, bo będę chciał, żebyśmy również, jedno z moich pytań będzie dotyczyć właśnie tej książki. No a trzecia książka, najnowsza, to jest Osobista historia Porozumienia Centrum u źródeł Prawa i Sprawiedliwości. Ja jej, przyznam się, jeszcze nie czytałem, więc do niej nie będę nawiązywał, ale wiem, że no, najważniejsza obecnie osoba w polskiej polityce tą książkę czytała. Wiem, że przyjęła ją z emocjami. No, mam nadzieję, że były to emocje pozytywne, Andrzeju. W każdym razie, jeżeli pan prezes nas teraz słucha, to gorąco go pozdrawiamy. Otóż umówiliśmy się w ten sposób z Andrzejem, że każdy z nas zada drugiemu trzy pytania, czy trzy kwestie dotyczące jego książki. Oczywiście Andrzej nie wie, o co ja jego zapytam, a ja nie wiem, o co Andrzej mnie zapyta. To byłoby zbyt łatwe. Jedyne, co uzgodniliśmy przed dzisiejszym spotkaniem, to to, że nie będziemy w garniturach i pod krawatami, prawda? Tak, żebyśmy byli jednakowo podobnie ubrani. Andrzeju, z tych trzech książek jednej nie znam, dwie czytałem. Kościół Obywatelski jest tutaj zdecydowanie moją ulubioną pozycją. Ja już w Łodzi miałem okazję się zachwycać tą książką, więc jeżeli państwo są ciekawi, dlaczego, jest to doskonała pozycja i naprawdę powinna być u każdego na półkach, to pozwolę sobie polecić recenzję tej książki oraz książki profesora Rafała Łatki dotyczącej Episkopatu Polski, a więc również prymasa Wyszyńskiego w latach 70. i potem w latach 80., no to tutaj już mamy prymasa Glempa i recenzję taką podwójną obydwu tych książek, czyli książki Andrzeja Kościół Obywatelski i książki Rafała Łatki Episkopat Polski. Ta recenzja jest opublikowana w naszym kwartalniku Opinia Nurtu Niepodległościowego numer 129 wiosna tego roku. Ten numer jest już w internecie, także każda osoba zainteresowana, gorąco zachęcam. To nie jest recenzja na 3 strony, tylko na kilkanaście stron. Andrzeju, przechodzimy ad rem i od razu pierwsze moje pytanie dotyczyć będzie okresu przed rokiem 76, albo głównie przed rokiem 76, co trochę jest nie fair, bo no, mamy mówić o tym okresie 76-80 przede wszystkim. I zarazem jest to pewna taka polemika z tym pięknym wprowadzeniem naszego kapelana, księdza Stanisława. To znaczy chciałbym się cofnąć jeszcze do okresu początku prymasostwa prymasa. Jak wiemy, ten okres początkowy to są czasy stalinowskie i nie jest to łatwy okres w historii Polski, ale nie jest to także łatwy okres w posłudze kapłańskiej Stefana Wyszyńskiego. No, mamy tam przede wszystkim to porozumienie państwo-kościół, o którym ty piszesz, cytujesz, jak zwykle znajdujesz takie perełki, takie krótkie anegdotki, które pokazują zarazem w sposób niezwykle trafny, o co chodzi. To jest komentarz do tego porozumienia, to znaczy prymas mówi, to miało być modus vivendi,
Natomiast osoba, która to komentuje, jest to bodaj Stefan Sapieha, nasz krakowski, bo ja jestem z Krakowa, Andrzej jest z Warszawy, nasz krakowski kardynał, on mówi, to nie było modus vivendi, to było modus moriendi, prawda? Czyli tak coś, co się kojarzy nie z warunkami życia, tylko z warunkami umierania czy warunkami śmierci. Ja obecnie pracuję nad książką o pułkowniku Plucie Czachowskim. Zakopałem się dokumentnie w procesie, śledztwie, jakie mu zrobiono w czasach stalinowskich. Został w 49 styczniu aresztowany. I tam wyłania się taki obraz, że Pluta, ale przede wszystkim Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz, Radosław i przede wszystkim generał Tatar próbowali pod koniec lat 40. szukać jakiegoś modus vivendi z władzą komunistyczną, z tą władzą, no, która dzisiaj nam się jawi, że w tamtym okresie miała swoje najbardziej krwawe oblicze. No i prymas Wyszyński również, jak został prymasem, szukał jakiegoś modus vivendi z tą zbrodniczą władzą. I jeżeli prymas jest krytykowany, ja na przykład w latach 80. na mnie olbrzymie wrażenie zrobiło, dziś już wyszedłem spod tego uroku, ale to jest urok wszeteczny. To jest urok, radzę każdemu wyjść spod tego uroku. Książki Józefa Mackiewicza, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. I nie ukrywam, że Józef Mackiewicz wtedy wydawał mi się przekonujący w krytyce między polskiego kościoła i krytyce wielkiego prymasa. Ja długi czas byłem pod wrażeniem tej książki i długi czas prymasa Wyszyńskiego nie doceniałem. I teraz pytanie do ciebie, Andrzeju. To jest pytanie o to, jak ty oceniasz to modus vivendi, którego szukał prymas z władzą komunistyczną w latach 40. czy na początku lat 50., no zanim nie został internowany. Jak ty to oceniasz i czy to była próba z jego strony trwałego dogadania się, czy to była próba przetrwania? Czy dzisiaj mamy prawo oceniać, że był to błąd? Bardzo cię proszę o twój komentarz i twoje przemyślenia na ten temat. Dziękuję bardzo. Oczywiście rozumiem, że teraz pytanie i potem ja przejdę do... Rozumiem, na przyjmę swoje pytania zadawać? Nie, załatwmy twoją książkę, zrobimy to powiedzmy w ciągu godziny licząc... I potem ty, tak, to myślę, że wtedy... Nie ukrywam, że ewentualnie będę ci przerywał, czy coś dopowiadał, to za co przepraszam z góry. Od razu będę się odnosił do pytania, a później ja będę miał tą część jakby prezentacyjną twojej książki, więc oczywiście to wtedy będzie w tej części. Tak, znaczy to jest, mi się wydaje, że to jest jedno z, bym powiedział, fundamentalnych pytań, takich naprawdę dotyczących aktywności, działalności prymasa tysiąclecia, która... I odpowiedź na to pytanie w dużym stopniu jakby określiła przyszłość i to, jaką rolę w najnowszej historii Polski odegrał prymas Wyszyński. Może cofniemy się do jakby takiego, no, żeby jakby starać się odpowiedzieć na to pytanie, no bo to jest fundamentalne pytanie. Ja tutaj no, muszę się cofnąć do pewnych elementów życiorysu jeszcze księdza Stefana Wyszyńskiego, zanim został biskupem lubelskim, zanim później został prymasem. Ksiądz Stefan Wyszyński bardzo dużo w swojej działalności, w swojej też działalności, można powiedzieć też takiej publicystycznej, społecznej, naukowej nawet, on zajmował się badaniem istoty komunizmu. Jeszcze przed wojną napisał taką bardzo ważną książkę Inteligencja wobec komunizmu, wobec bolszewizmu, która no, w dużym stopniu jakby określała jego stanowisko wobec właśnie komunizmu, wobec tego, co się wszystkiego wydarzyło po rewolucji w Rosji i po tym, jak ta rewolucja rosyjska przekładała się na historię świata. I tam prymas Wyszyński sformułował taką, można powiedzieć, podstawową
tezę w tej książce. Ja myślę, że tej tezie był w dużym stopniu wierny do końca swojego życia, że mamy do czynienia w najnowszej historii ze starciem dwóch, można powiedzieć, pewnych porządków, dwóch systemów. Jeden to jest właśnie komunizm, a drugi to jest chrześcijaństwo. I określił, że symbolem komunizmu to jest nienawiść, symbolem chrześcijaństwa to jest miłość i on wierzy w to, że miłość pokona nienawiść, prawda? I to jakby ustawił właśnie takie przeciwstawienie. W związku z tym myślę, że prymas Wyszyński, no, wróćmy do sytuacji późniejszej. 44 rok. Ksiądz Wyszyński jest kapelanem Armii Krajowej Okręgu Żoliborz, Puszcza Kampinoska. Obserwuje powstanie warszawskie, praktycznie bierze udział, no bo wiadomo, że cała okolica, no nie jest w samym mieście, jest jakby na obrzeżach Warszawy, ale wiadomo, że całe to powstanie też dotyczy tego, co się działo naokoło Warszawy, wiadomo, uciekający ludzie, tragedie, szpitale, wycofujące się oddziały wojskowe, atakujące, czyli tak naprawdę bierze, jest w samym centrum tego wydarzenia, tego traumatycznego wydarzenia, jakim jest powstanie warszawskie i często podkreślał i do tego wydarzenia, tu z kolei właśnie mówiłeś o kardynale Sapiesze z Krakowa, a prymasie Wyszyńskim z Warszawy i to doświadczenie warszawskie, jeśli tak można powiedzieć, księdza Stefana Wyszyńskiego jest też obecne później w jego postępowaniu, w jego działaniu też do końca życia. To znaczy on ma przekonanie, że Polska i symbolem tego jest powstanie warszawskie, poniosła taką ofiarę krwi i wręcz stanęła na skraju, i on to często mówił, że wyniszczenia biologicznego narodu, bo on to jakby takich sformułowań bardzo często używał, że już wszystko będzie w swojej działalności robił, żeby nie narażać polskiego narodu na sytuację, że znów będzie musiał ponieść taką wielką ofiarę krwi, że to będzie ofiara jakby taka biologiczna wręcz istnienia polskiego narodu. I to jest ten przykład powstania warszawskiego. To jest też taki wstęp, no zaraz przejdę oczywiście bezpośrednio do odpowiedzi na twoje pytanie. W związku z tym mamy taką sytuację, że Stefan Wyszyński nie ma żadnych złudzeń co do komunizmu i na ten temat ma pogłębione badania, można powiedzieć, jest przygotowanym intelektualnie bardzo dobrze księdzem jeszcze z okresu przed 39 rokiem, zna marksizm, interesuje się, czyta, ma też teoretyczne jakby rozważania na temat komunizmu, do tego się też teoretycznie odnosi, studiuje naukę społeczną Kościoła, jest do tego bardzo, jeśli tak można powiedzieć, teoretycznie przygotowany, żeby przeciwstawiać się komunizmowi. Po drugie, mamy doświadczenie traumy powstania II wojny światowej, ale właśnie Warszawa, powstanie warszawskie i ta ofiara krwi, to jest ta trauma, która dla prymasa Wyszyńskiego jest bardzo ważna i on się do tego będzie odnosił bardzo często, nawet w latach jeszcze 70. i w 80. roku do tego wręcz się będzie odnosił. I mamy sytuację następującą. Ten ksiądz w 46. roku, stosunkowo młody, no jak na standardy wtedy Kościoła, prawda, urodził się w 1901 roku, mając 45 lat, zostaje biskupem lubelskim. Dwa lata później już, wiemy po bardzo zagadkowym odejściu prymasa Chlonda, no do dzisiaj trwają, prawda, wręcz, prawda, takie rozważania, czy to czasem nie była ta jego operacja, to nie była forma swoistego zamachu na prymasa Chlonda, prawda, znaczy to jednak odejście prymasa Chlonda, no miało taki dosyć bardzo, bym powiedział, dramatyczny i gwałtowny charakter w tym 48 roku. Na pewno było dużym zaskoczeniem dla polskiego społeczeństwa. Bo Chlond był twardy, dodajmy. Tak. Dużo tak. Twardszy niż młody Stefan. No to do tego to jeszcze zaraz. Tak, tak. I teraz i w 48 roku ten stosunkowo młody biskup, który, prawda, od dwóch lat jest biskupem, no zostaje prymasem Polski, prawda? Mówi się o tym, że to też była sugestia jeszcze w prymasach Londa
I też jeszcze była bardzo ciekawa postawa kardynała Sapiehy, który, bo prymas, ksiądz Wyszyński jedzie do Sapiehy, wiedząc, że jest taka możliwość, że on zostanie prymasem. To taki dramatyczny moment, a kardynał Sapieha mówi, masz przyjąć, prawda? Znaczy nie ma tutaj, popiera go w 1948 roku. Czyli najważniejszy ksiądz, który był w kraju, okupowanym kraju. Który kardynał Sapieha, niekwestionowany autorytet dla polskiego kościoła. Wiemy, że prymas Chlądt w 1939 roku udaje się na emigrację, wraca, prawda, w 1945 roku, w 1945 roku odbywa się pierwsza konferencja episkopatu na Jasnej Górze, czyli 6 lat jego nie ma w Polsce, prawda? Kardynał Sapieha jest, jest symbolem wręcz trwania polskiego kościoła, jest niekoronowanym księciem polskiego kościoła, jest tym takim przywódcą polskiego kościoła w Polsce. Co do tego nie ma żadnych, prawda, wątpliwości. Jest biskupem Krakowa, czyli stolicy generalnej guberni, tam obok niego urzęduje Frank. Frank, prawda? I w jakiś sposób jest dla niego pewnym partnerem politycznym. Anegdoty na ten temat, jakie tam były relacje, też są generalnie twardy. Tak. Chlądt i Sapieha. Tak. 48 rok, Stefan Wyszyński przyjmuje, zostaje prymasem Polski, prawda, i zaczyna się ten nowy zupełnie dla niego okres i też nowy okres, myślę, w dziejach w historii polskiego kościoła. I teraz jakie on ma... 48 rok, zwróćmy uwagę, jaka to jest sytuacja. W latach 45-47 trwa takie, można powiedzieć, etapowe niszczenie opozycji na terenach Polski, prawda? Wiemy, że to stopniowo się odbywa, prawda? Jeszcze rząd jest Mikołajczyk, jest PSL, całe nadzieje wokół PSL-u Mikołajczyka, są inne ugrupowania, Stronnictwo Pracy, prawda? Wiem. Później mamy sfałszowane wybory, prawda, w 47 roku. Mamy okres niszczenia podziemia połakowskiego, czy prawda, żołnierzy wyklętych w sposób taki dramatyczny rosnący. Tak? To są właśnie te kolejne lata. Czyli jest taka pełna, można powiedzieć, świadomość, że te wszystkie niezależne instytucje, niezależne elementy jeszcze funkcjonujące po 45 roku w Polsce, one są niszczone i tak naprawdę Kościół zaczyna być coraz bardziej osamotnioną, jedyną w miarę niezależną instytucją. Te wszystkie inne, można powiedzieć, cywilne, w taki czy inny sposób są niszczone przez władzę, oczywiście przy pomocy Związku Radzieckiego tutaj, prawda, i to wszystko następuje. Wyszyński ma tego pełną świadomość. 48 rok też w samym PPR-ze i PZPR-ze dochodzi do istotnej zmiany. To znaczy ta frakcja, prawda, Gomułki, tak zwanych krajowców, ona zostaje odsunięta, Bierut wraca. To są bezpośrednio ludzie, mówiąc wprost, agentura radziecka jakby przejmuje wprost władzę w Polsce. Czyli mamy do czynienia, prawda, ten okres zniszczeniem opozycji. Kościół jakby zostaje ostatnią tą niezależną instytucją. Z drugiej strony też władza ta komunistyczna też zmienia się i wchodzą wprost ludzie związani ze Związkiem Radzieckim, bezpośrednio podporządkowani. No i w tym momencie jest konieczność jakby wypracowania relacji między Kościołem a państwem. I teraz prymas Wyszyński, jakby podejmując rozmowy w momencie, kiedy został prymasem, pewien dialog z tymi władzami, on występuje z pozycji ocalenia biologicznego polskiego narodu. To znaczy on uważa, że pójście na starcie, żeby Kościół, gdyby poszedł na starcie takie frontalne, bezpośrednie, jeśli tak można powiedzieć, siłowe czy fizyczne z władzami komunistycznymi w tym momencie, po 48 roku, to byłoby polskie społeczeństwo, polski naród. To już jest za duża ta ofiara, jak on mówił, biologiczna ofiara krwi i on tutaj przeciwko temu się zdecydowanie przeciwstawia. I on właśnie określa, że trzeba dokonać pewnego ułożenia tych relacji z tymi komunistycznymi władzami i właśnie to określa jako te modus vivendi, prawda? To znaczy, że to nie jest, prawda, i to jest bardzo ciekawe, bo to jest coś takiego, co w innych państwach komunistycznych, prawda, po 45 roku, gdzie władze komunistyczne, też tutaj cała Europa Środkowa Wschodnia, nigdzie nie zostało zawarte tego typu, można powiedzieć, porozumienie. To po pierwsze. Po drugie, mamy zupełnie model,
Węgry, kardynał Mitrzęty, prawda, no bardzo radykalne, prawda, do więzień księża są aresztowani. I w Polsce też ma to miejsce. To też, zwróćmy uwagę, że to też jest dla niego dramatyczny wybór, bo to nie jest tak, że Kościół jest jakby wyłączony spoza tej represji, które mamy w latach drugiej połowie lat 40. Nie. No mamy, prawda, i aresztowanych księży, to są często też księża, którzy współpracują ze zbrojnym podziemiem, ale są inni aresztowani, no prawda, sprawa biskupa Kaczmarka, później no też hierarchowie też są jakby przez władzę atakowani. I teraz prymas mimo tego próbuje dokonać tego swoistego porozumienia, tego modus vivendi. Teraz tak, Watykan, Pius XII przyjmuje to chłodno, wręcz wrogo. To znaczy, to jest w ogóle inicjatywa, którą Wyszyński jakby podejmuje tak naprawdę do końca na własną odpowiedzialność. Watykan nie bierze za to w ogóle odpowiedzialności, jakby w ogóle się jakby można od tego uchyla. Kardynał Sapieha w tym momencie po 50 roku właśnie jedzie, prawda, jest w Rzymie i tam i też jest coraz bardziej sceptyczny. I właśnie w 51 roku no jest ta jego wypowiedź, że to jest modus moriendi, prawda, że to jest w ogóle sprawa, nie, to jest bardzo błąd duży, nie powinien tego prymas Wyszyński robić. W ogóle jest rozważane, papież nawet rozważa, żeby prymasa Wyszyńskiego w 52 roku, jest taka pewna przesłanka, żeby usunąć. Jest taka analiza. Później się oczywiście z tego jakby, to jest tylko takie tam w kręgach powiedzmy watykańskich o tym się mówi, ale to później się z tego wycofuje i później jest słynne takie oświadczenie Piusa XII, że mówi, że Polska sama da sobie radę. On mówi, że w tych relacjach, że Polska jest tak mocna, w sensie polski katolicyzm jest tak mocny, że Pius XII uważa, że da sobie radę. Mimo wszystko da sobie radę. No i przesłanka podstawowa, którą ja bym tak oceniał, Wyszyński kupuje czas. On kupuje czas. Dochodzi do przesilenia do 53 roku, prawda, i słynny non possumus, zostaje internowany. I wtedy sytuacja jakby no, jest taka dramatyczna, bo z jednej strony hierarchia, która zostaje, no, składa w 53 roku, to są bardzo takie trudne dla polskiego kościoła, jak dzisiaj patrzymy, prawda, momenty, kiedy to episkopat składa wierność na przysięgę, wobec władz PRL-u, taka jest forma przysięgi. Kiedy podpisuje te różne takie upokarzające apele, ten słynny apel sztokholmski, prawda, wokół, wiadomo, walka o pokój, to jest ta cała narracja Związku Radzieckiego w latach 50. Przepraszam, że ci przerwę, a prymasa bronił tylko Niemiec, tak, i pies. I pies. No tak, no to jest taka anegdota, że w momencie aresztowania prymasa to tam autochton, ksiądz Zink, to był taki autochton, no, który się określało, że no jest jakby więcej związany z Niemcami niż z Polską. On się nie podpisał pod taką deklaracją wiernopoddańczą, a jak przyszli aresztować prymasa, no to pies ugryzł beka w rękę, prawda? I w związku z tym kiedyś prymas właśnie powiedział, że do swojego współpracownika, no że jak w tym decydującym momencie, to bronił mnie tylko Niemiec i pies. No taka, to jest jako taka pewna anegdota. Scena jak w Ogrójcu, prawda? Tak. Gdzie Piotr uciął ucho. Tak. No i jest 53, czyli ten moment jest ten naprawdę taki upokarzający, ale prymas jest aresztowany, jest internowany. I co się staje? I co tutaj mamy do czynienia, jaką sytuacją w moim przekonaniu? Że tak naprawdę obrona polskiego kościoła, polskiej wiary, polskiego katolicyzmu przechodzi na poziomy parafii i społeczeństwa, bo hierarchia jest de facto w jakiś tam sposób wyłączona. Tu się toczy pewna gra, oczywiście jest też pewna gra ze strony episkopatu, żeby na przykład prymasa nie wsadzili do więzienia, prawda? I tu jest pewna negocjacja. No władze się godzą na internowanie, na formułę, prawda, stoczek, Komańcza. No w jakiś tam sposób, nazwijmy to, jeśli tak można powiedzieć, lżejszy, jeśli tak można to określić, prymas jest w tym miejscu odosobnienia. Ale po 53 roku prymas Wyszyński zostaje męczennikiem i jego jakby rola tego męczennika, który powiedział non possumus, nie przekroczył tej pewnej granicy, próbował w latach 50-53 no ten czas kupować w relacjach z komunistami, no jest taki, że 56 rok
zmiana, prawda, umiera Stalin, no w ogóle cała zmiana sytuacji politycznej, Gomułka wraca do władzy, to już nie chce się teraz rozwijać, ale zmienia się wszystko. To znaczy Wyszyński wraca de facto w moim przekonaniu jako zwycięzca w październiku 1956 roku na Miodową i to władze, te nowe władze aplikują do prymasa i jest jeden bezprecedensowy akt. W styczniu 1957 roku mają się odbyć nowe wybory i rzeczywiście sekretarz episkopatu, no takie wydaje, jakby można powiedzieć, w imieniu prymasa nawołuje, żeby Polacy wzięli udział w wyborach, no ale zwróćmy uwagę, że wtedy i wolna Europa nawoływała do tego, żeby Polacy wzięli udział w wyborach. No to był taki czas, to był taki dziwny czas, który zresztą później, kilka lat później oczywiście on się zupełnie zmienił, ale Wyszyński wraca, jest odtworzona, religia wraca do szkół, pewne rzeczy zostają przywrócone i Kościół jakby wraca i nigdy już nie ma, Kościół w Polsce nigdy już nie był w tak trudnej, dramatycznej sytuacji, jak w latach właśnie 56 czy 53-56. Po 56 roku się wszystko zmienia. W związku z tym uważam, że z tego punktu widzenia i później, jak historia pokazała, prymas Wyszyński miał rację. Prymas Wyszyński miał rację, bo gdyby w 50 roku poszedł na tą taką fizyczną konfrontację z komunistycznymi władzami, to uważam, że ta konfrontacja, nie wiemy jak ona by się zakończyła, natomiast wiemy, że prymas Wyszyński nigdy na tą konfrontację w późniejszych działaniach, prawda, po tym, że on zawsze, nie wiem, nawet w 80 roku zawsze się obawiał, że rzeczywiście ci Rosjanie wejdą do Polski, prawda, że będzie interwencja radziecka. W 70-tych latach on zawsze po traumie 44 roku uważał, że Polacy przelali za dużo krwi i on wszystko będzie robił, żeby nie płacić tych takich strasznej ceny za walkę z komunizmem. Dziękuję. Mnie wypada w dzisiejszej rozmowie niewdzięczna rola adwokata diabła, więc pozwól, że również opierając się zresztą na twojej książce, przypomnę, że ten list, który poszedł na konto prymasa, ale podpisał go sekretarz episkopatu Choromański. Ten list apelujący o udział w wyborach w roku 57 nie był pierwszym, dlatego że również mieliśmy taki list, o czym sam piszesz, w 47 roku przed wyborami, czy w szóstym, ale wybory w styczniu 7, prymasa Chlonda. No jednak, i tu jest ta niewdzięczna moja rola adwokata diabła, nie chciałbym, żeby ktokolwiek z Państwa odniósł wrażenie, że ja nie jestem zakochany w prymasie Wyszyńskim. To niech Pan Bóg broni. No ale przypominam sobie moje lektury Mackiewicza. Jednak różnica była zasadnicza między wyborami w 47 a 57. Polegała na tym, że w 47 była lista PSL-u, czyli lista opozycyjna, a w 57 była tylko jedna lista, prawda, wyborcza. Czyli to, co było w 57 roku w Polsce, to nie były wybory. I tu pamiętam, jak czytałem w aktach bezpieki opinię Pluty Czachowskiego, powiedział, mogą do mnie przyjść do domu, i żebym zagłosował, ale ja nie zagłosuję, prawda? Tutaj pewne stanowisko prymasa i stanowisko środowiska Koskich się rozchodziło. To stanowisko rozchodziło się jeszcze, bo potem zaczęło być zbieżne, ale ono się rozchodziło jeszcze 10 lat później, jak mieliśmy rok 68, 11 lat później i oni śpiewali już w latach 60. Niewiele osób o tym wie, że tak jak myśmy w latach 80. po stanie wojennym z zajączkami, rękami w górze śpiewali Ojczyznę wolną w kościołach, Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Pamiętam taką scenę w kościele, gdy byłem jedyną osobą, która tak stała, jak żeśmy to śpiewali. Kombatanci to śpiewali w latach 60., a w 68 roku, na 50-lecie odzyskania niepodległości, prymas w Częstochowie dał potężny napis Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. Myślę, że takim ludziom jak Pluta to bardzo podniosło ciśnienie. Ja nie chcę, żebyś odpowiadał to przy okazji, ale pokazuję
Do czego u prymasa Wyszyńskiego moglibyśmy się przyczepić, jeżeli chodzi zwłaszcza o te lata 50. i 60. I teraz, jest w twojej książce rzecz fantastyczna, temat nadający się na osobne opracowanie, a nawet na sztukę dramatyczną. Myślę, że naszemu poecie, dramaturgowi Bohdanowi Urbańkowskiemu musimy to podpowiedzieć. Życzymy mu równocześnie dużo zdrowia. Mianowicie ty opisujesz spotkania prymasa Wyszyńskiego z pierwszymi sekretarzami. Chyba wypisujesz je wszystkie, które miały miejsce. Znowu się przyczepię. Chląd z Bierutem ani z Gomułką się nie spotkał. Co wiem z twojej książki. Tymczasem prymas Wyszyński w 51 roku z Bierutem, chciałem użyć przymiotnik, z tym draniem i zbrodniarzem i agentem Bierutem, w 57, w 60 i w 63 z Gomułką, no i potem kilka razy z Gierkiem, w tym to ostatni. To mówię o tych przywódcach partii, o sekretarzach. Kilka razy z Gierkiem, w tym to ostatnie spotkanie, o którym mówiliśmy w Łodzi, dramatyczne, gdzie były sale Pałacyku Rządowego zamknięte i pojechali do willi Gierka, do Klarysy. I teraz to jest dla mnie temat tych spotkań prymasa Wyszyńskiego z kolejnymi sekretarzami, gdzie sytuacja w roku 51, a 70, a 80, no to jest w ogóle, nie ma porównania. I tu widać wielki triumf Wyszyńskiego, prawda? Myślę, że jest to temat na monografię i na sztukę dramatyczną, ale chciałem ciebie zapytać w świetle twoich doświadczeń, twoich przemyśleń, no w końcu ty pierwszy po kolei omawiasz te kolejne spotkania. Gdyby miała ukazać się książka, która pokazuje relacje państwo-kościół, pokazuje oblicze prymasa, oblicze władzy, z perspektywy właśnie tych spotkań, to jakbyś to przedstawił, jakbyś zarysował pewien cele jednej i drugiej strony, które były na początku, w trakcie, na końcu. Oczywiście no jest godzina już 6, więc nie namawiam cię do dużego wywodu, ale spróbuj w pewnym skrócie. Cała twoja książka jest świetną syntezą, więc spróbuj w takim syntetycznym skrócie te spotkania prymasa z kolejnymi pierwszymi sekretarzami partii przedstawić. Tak, znaczy dwa zdania o tych wyborach, bo to jednak to chciałbym się do tego odnieść. 46, 47 rok to jest zupełnie inna sytuacja, prawda, niż 56, 57. 46, 47, ten list episkopatu do Polaków, on to jest tak naprawdę apel o głosowanie i tam jest słynny katalog, na kogo powinni katolicy głosować i tak naprawdę to w tym katalogu zawiera się, że głosujcie na PSL tak naprawdę. Bo to jest jeszcze moment, że jest próba, ale przecież wiemy, te wybory były sfałszowane, czyli ten apel przyniósł efekt. Gdyby nie było sfałszowanych wyborów, to apel polskiego kościoła by przyniósł ten 36, 47 roku, tam kilka było tych apeli, ale ten list to był taki, to właśnie ten słynny katalog, to tak naprawdę możemy powiedzieć, że on przyniósł zwycięstwo, ale zostało odebrane przez fałszerstwo i tak. Później przez całe lata była bardzo taka ciekawa rubryka, jak były kolejne wybory, to zawsze bezpieka śledziła i mówiła, czy prymas Wyszyński brał udział w wyborach. Praktycznie po 57 roku później nie brał. Nawet w 80 roku były w marcu, prawda, wybory i słynny był taki komunikat, że tam z tylu biskupów tylu brało udział, tylu nie było i tam między innymi nie brali, większość nie brała udziału. Wśród nich oczywiście prymas Wyszyński i już wtedy biskup Glemb został zaznaczony, że też nie brał w tych wyborach udziału. Także to też bardzo było cały czas oczywiście bezpieka i władze to śledziły. Teraz tą taką syntezę, jeśli chodzi o relacje z pierwszymi sekretarzami PZPR. No przede wszystkim trzeba przyjąć jakby takie podstawowa sprawa.
prymas miał ogromną ciągłość tych relacji. To znaczy, to był jeden, prawda, ze strony Kościoła, jeden rozmówca cały czas. Prawda, od tego 48 do 81 roku. W związku z tym on kumulował w sobie ciągłość instytucji, ciągłość tych relacji i to była jego, moim zdaniem, fundamentalna, jeśli tak można powiedzieć, przewaga nad drugą stroną. Bo druga strona to byli poszczególni, zmieniali się ci sekretarze. Oni wchodzili na w wyniku albo dramatycznych wydarzeń typu, prawda, grudzień 70 roku, kiedy to Gomułka odchodzi, Gierek przychodzi. Po 56 roku, wiadomo, Gomułka przychodzi. Później mamy 80 właśnie rok, Kania przychodzi za Gierka. I teraz, z reguły było tak, że jak ci sekretarze wchodzili, że tak obejmowali urząd swój w takich czy innych wyniku, oni bardzo szybko chcieli się spotkać z prymasem, bo szukali w tak naprawdę w formie, w tej rozmowie z prymasem, jakby tak naprawdę swoistą dla siebie, wzmocnienie swojej pozycji politycznej wobec polskiego społeczeństwa. W związku z tym te pierwsze spotkania, one niosły za sobą pewną nadzieję i też bardzo ciekawe, że prymas na tych pierwszych spotkaniach stawiał bardzo istotne z punktu widzenia interesów Kościoła sprawy, bo wiedział, że nowy wchodzący sekretarz partii, on jest, no, siłą rzeczy, on ma interes, prawda, tutaj jest pewna gra polityczna, nie ma co ukrywać, w związku z tym można pewne rzeczy osiągnąć. I rzeczywiście w dużym stopniu dokładnie to ma miejsce. To znaczy po 56 roku bezpośrednio, prawda, po 70 czy po 80, prawda, 80 roku, te rozmowy mają charakter taki, że Kościół jakby wychodzi z nich, mówiąc wprost, wzmocniony. Państwo odpuszcza pewne rzeczy, na których Kościołowi w tym momencie zależy. Nie wiem, po 56 roku wraca nauka religii. Wiemy, że w 60 zostaje jakby zachowana, no bo to już jest, wchodzimy w tą fazę konfliktu, prawda, mocnego, zaostrzającego się konfliktu. Później przed 66 rokiem, no, wchodzimy w totalną rywalizację między państwem a Kościołem. Mamy słynne, prawda, obchody tysiąclecia państwa polskiego. Z jednej strony wielki program nowenny w 57 roku prymasa Wyszyńskiego, który tak naprawdę moim zdaniem ma fundamentalne znaczenie dla budowy pozycji polskiego Kościoła, a z drugiej strony, no, mamy, prawda, Gomułkę, który próbuje jakby budować taką świecką tradycję, prawda, tego tysiącletniego państwa polskiego. No, mamy między innymi słynny program 1000 szkół na tysiąclecie i ta rywalizacja się rozgrywa. Później mamy Gierek, też jakby, przy czym to ciekawe, że spotkanie z Gierkiem nie następuje bezpośrednio, nie tak szybko po 70 roku. Ono chyba pierwsze spotkanie chyba w 73, tak, to jest, także to troszeczkę trwało. Tamten były bardziej taka ta kuluarowa polityka, natomiast później już, no, już te relacje są, no, bardzo takie ciekawe. No, te spotkanie 25 sierpnia 1980 roku, no to ono rzeczywiście, można powiedzieć, jest dramatyczne, prawda, kiedy to Gierek de facto, on przychodzi po ratunek niejako do prymasa, a z drugiej strony prymas też chce poznać z jednej strony to, co Gierek szykuje, poznać zamierzenia władz, z drugiej strony Kania się już szykuje do przejęcia schedy po Gierku i to jest bardzo ciekawe, że tego dnia de facto dochodzi do dwóch spotkań politycznych, bo najpierw przychodzi Kania, który ma umówić spotkanie z Gierkiem, a tak naprawdę prymas go zatrzymuje na Miodowej i tam się odbywa długa analityczna rozmowa, a prymas po prostu chce ewidentnie poznać stanowisko Kani, jako, bo już się spodziewa, że to jest prawdopodobnie przywódca po Gierku. I on chce poznać, jak ta nowa grupa, która przejmie władzę w PZPR-ze, jak ona podchodzi do strajków, do relacji z Kościołem. I to jest naprawdę pasjonująca sytuacja. Zresztą ten 25 sierpnia, moim zdaniem, ma w połączeniu z tym 26 sierpnia w Świętą Matki Bożej Częstochowskiej, w Częstochowie, no, słynne kazanie prymasa Wyszyńskiego, wokół którego narosło bardzo wiele różnych mitów, legend, prawda? Ale tak naprawdę, jak wiemy dzisiaj, moim zdaniem to jest przełomowy dzień dla sierpnia 80 roku. Na 26 sierpnia była przygotowana operacja Lato, która de facto się sprowadzała do takiego małego stanu wyjątkowego, do wejścia, do interwencji w stoczni i w innych miejscach. Natomiast władze po tym, po pierwsze, po spotkaniu prymasa, zarówno z Kanią, który był odpowiedzialny za bezpiekę z ramienia PZPR-u, czyli on miał nadzór polityczny nad bezpieką, nad tymi resortami siłowymi, po spotkaniu z Gierkiem,
po tym, jak władze uznały, że to kazanie prymasa Wyszyńskiego, on jest uspokajający, w związku z tym można budować wokół tego pewną też dla siebie nadzieję, że powiedzmy Kościół tutaj nie podgrzał atmosfery, tylko wręcz uspokajał, władze wycofały tą decyzję o użyciu operacji Lato. Generał Stachura, który to przygotowywał, cofnął się. Nie ma. No, no, ta sprawa, prawda, wiemy, po latach było widać, że tutaj istniała między tymi, to co do godzin tam było, były różne te rzeczy. I 20, można powiedzieć, 7 jest wznowienie rozmów delegacji rządowych ze strajkującymi, no i dochodzi do przełomu. To jest bardzo, bardzo istotny element. Teraz jakby, także kończąc, bo nie chcę przegadywać. Syntetycznie to dokładnie tak wyglądało w pewien sposób, że przychodził nowy sekretarz, jemu bardzo zależało na spotkaniu z prymasem. Prymas na tych spotkaniach stawiał duże warunki, chciał osiągnąć i w dużym stopniu mu się udawało osiągnąć pewne sprawy istotne z punktu widzenia Kościoła. Władze odpuszczały. Później z reguły dochodziło do zaostrzenia tej sytuacji. No, zwłaszcza było to oczywiście najbardziej widoczne w relacjach z Gomułką, co no, dla prymasa Gomułka był wielkim, wielkim zawodem. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No właśnie, bo mówisz, że Gomułka był zawodem. W twojej książce te relacje i spotkania prymasa z pierwszymi sekretarzami PZPR-u, to one są pokazane, że od strony prymasa, że on traktował ich nie tylko jako pewnych przeciwników politycznych, ale także jako ludzi, po prostu jako ludzi, nawet Bieruta. Prawda? Tam u ciebie w książce jest mowa tam, że we śnie prymas, że Bierut się mu pokazał, jak gdyby, tak? Dobrze mówię? Jest znana taka historia, gdzie prymas opowiadał jakiemuś swojemu współpracownikowi, że Bierut się mu zjawił we śnie, już po jego, jak wiem, Bierut w 56 roku zmarł w Moskwie. I prymas jakby zastanawiał się, czy to nie jest dusza pokutująca gdzieś tam w piekle. No, Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, ale surowym, więc nie wiem, jakie tam Bierut ma szanse na sądzie ostatecznym, ale prymas w każdym razie, to pokazuje też bardzo ciekawie jego postać, to ksiądz Stanisław mówił o miłości, że nawet w Bierucie prymas dostrzegał, no w Piaseckim po jego śmierci odprawił mszę, prawda, Bolesławie Piaseckim z Paksu. Rzeczywiście ten charakter polityka i człowieka, i kapłana przepełnionego miłością w księdzu prymasie jakoś tak się przenikał i uzupełniał. Taka scena, no, która jest też opisywana, że właśnie to spotkanie z Gierkiem w 80 roku, i kończy się to spotkanie. Gierek jest roztrzęsiony w ogóle, jakiś kompletnie już, prawda, wie, że mu, z jednej strony już wie, że stracił większość, że Moskwa już cofała mu poparcie, wie, że to są już jego ostatnie dni, jest kompletnie roztrzęsiony. Wtedy Wyszyński go obejmuje i przy pożegnaniu całuje go w czoło, tak po ojcowsku. No to jest po prostu scena, prawda, no naprawdę, która no naprawdę bardzo wiele mówi o prymasie Wyszyńskim i myślę, że ona jest to bardzo ciekawa, taka filmowa rzeczywiście. Tak, i też pokazuje, że widział w Gierku jednak człowieka, prawda, nie tylko polityka i wroga. No tak, żeby mieć ciągle tam moja rola adwokata diabła, żebyśmy mieli zinwentaryzowane wszystkie zarzuty wobec prymasa, no to jeszcze wspomnijmy o liście do biskupów niemieckich. Przepraszamy i prosimy o wybaczenie. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. No wiem to z AGDSB, że to środowisko akowskie początkowo było bardzo zaskoczone. Później tu niestety albo stety, no nie wiemy, jaką drogą myślową do tego doszli. Potem jakby zrozumieli tą linię prymasa z tym listem, ale pierwsze wrażenie, no za co my mamy tych nazistowskich niemieckich zbrodniarzy przepraszać, prawda? To naprawdę jest się do czego przyczepić. Tak, znaczy tutaj oczywiście możemy powiedzieć, że firmował ten list prymas Wyszyński, natomiast można powiedzieć, że głównymi takimi autorami, osobami, które
ta idea tego listu, oni to skonstruowali podczas obrad Soboru Watykańskiego II, był arcybiskup wtedy jeszcze Karol Wojtyła, no bo kardynałem został w 1967 roku, i biskup, arcybiskup późniejszy, nawet kardynał Kominek, prawda, wrocławski. Rzeczywiście w momencie ogłoszenia, to jest 65 rok, tego listu, zresztą on zostaje no, przez władzę, jakby mówiąc wprost, staje się elementem rozgrywki politycznej. No, polskie społeczeństwo w dużym stopniu przeżywa szok, no bo to jest 20 lat po traumatycznych przeżyciach II wojny światowej. To jest rzeczywiście bardzo mocny taki akt, który jest przez dużą część społeczeństwa wtedy odebrany z pewnym niezrozumieniem. Z drugiej strony komunistyczne władze wyczuwają tutaj wielką dla ciebie szansę. To jest właśnie ten moment apogeum tej rywalizacji związanej z tysiącleciem sztu Polski, tysiącleciem państwa polskiego, kiedy to właśnie następuje to zderzenie państwa i kościoła, tych pewnych narracji. I przypomnijmy, że no sprawa w ogóle relacji z Niemcami, w ogóle granicy polsko-niemieckiej, to jest no fundament władzy komunistycznej w Polsce. To znaczy komuniści w dużym stopniu swoją władzę, swoją legitymację, pewną legitymizację polityczną czerpali z tego przekonania, że jeśli nie będzie sojuszu ze Związkiem Radzieckim, to przyjdą rewizjoniści z Niemiec i zabiorą nam połowę Polski, prawda? W związku z tym my musimy być, jesteśmy skazani na wieczny sojusz ze Związkiem Radzieckim, bo to Związek Radziecki i obecność wojsk radzieckich na terenie Polski gwarantuje nam, że nigdy ten niemiecki rewizjonizm w takiej czy innej formie się nie odbuduje i Polska swoje granice zachodnie utrzyma. W związku z tym to było dlatego tak fundamentalna rzecz. Tutaj oczywiście Kościół cały czas prowadził kwestie, narrację, pokazywał jakby tą ideę, istotę, że trzeba jakby przekraczać te granice, wychodzić z tych podziałów. To w moim przekonaniu tak naprawdę ten list to jest, jeśli można go tak określić, próba zagojenia pewnej rany, która podzieliła Europę. Podzieliła Europę, bo ten podział między Niemcami a Polakami to jest dokładnie podział, można powiedzieć, Europy, tak symbolicznie. I to jest próba jakby przełamania tego podziału i to jest próba jakby odbudowania tego, co kiedyś później Jan Paweł II mówił, że Europa powinna oddychać dwoma płucami jako jedno ciało, ale dwoma płucami, wschodem i zachodem, prawda, i że jest jedna. I ten list, i to właśnie wtedy arcybiskup Wojtyła to skonstruował i on potem, można mówiąc, ta historia tak się potoczyła, że on później był, można powiedzieć, tym zjednoczycielem z powrotem tej Europy. A rozpoczął to jako papież, a rozpoczął to jako jeszcze, prawda, biskup krakowski. To ta kampania trwała kilka lat, ale ona w dużym stopniu się zakończyła i to jest bardzo ciekawe. W momencie, kiedy w grudniu 70 roku została podpisana umowa z Republiką Federalną Niemiec o uznaniu granic. I tak naprawdę to był wielki, na koniec można powiedzieć paradoksalnie, sukces Gomułki, bo on tak naprawdę później kilka tygodni później już odszedł od władzy, bo prawda, wydarzenia grudniowe. Natomiast to był wielki ten. Tylko że trzeba powiedzieć jasno, że na to, że Niemcy zgodzili się podpisać tą umowę, to w dużym stopniu miał wpływ właśnie list polskich biskupów razem z biskupami niemieckimi. Bo on stworzył tą podstawę ideową, można powiedzieć, taką duchową pod ten akt tego politycznego pojednania. I po 70 roku tak naprawdę ta sprawa w ogóle zniknęła z tej takiej debaty publicznej, a później oczywiście do dzisiaj patrzymy, że to ten list to był można powiedzieć proroczy list, który doprowadził po pierwsze do uznania polskich granic zachodnich, a po drugie był tym listem, który w moim przekonaniu wyznaczał przyszłość zjednoczenia Europy. No tak, aczkolwiek tak już gwoli ścisłości, to pamiętajmy, że sprawa granicy na Odrze i Nysie tak głęboko tkwiła i w Kościele, i w ludziach związanych z Kościołem, że przecież jeszcze w roku 90
premier Mazowiecki myślał tymi kategoriami, przecież blokował zjednoczenie Niemiec, o co Kohl się strasznie wściekał i traktował zupełnie poważnie to, że po zjednoczeniu Niemcy mogą zażądać zwrotu tych ziem w roku 90. To pokazuje rzeczywiście, jak bardzo odważnym i kontrowersyjnym krokiem był ten list. Ale teraz trzecie pytanie i ostatnie już z mojej strony do twojej książki. Ja jestem rocznik 61, więc ja świadomie uczestniczę w polityce, przynajmniej uczestniczę, w sensie obserwuję ją świadomie, około roku 80, ale zupełnie tego nie pamiętam i z twojej książki dopiero się dowiedziałem, że w roku 80, jak były spotkania prymasa Wyszyńskiego, jeszcze żył, i potem na początku 81 z Wałęsą, to tam były pewne próby ingerencji prymasa w kwestię, kto powinien Wałęsie doradzać, albo raczej, kto nie powinien Wałęsie doradzać. Ja przyznam się, że jak przeczytałem to u ciebie, może to jest kwestia mojej niewiedzy, może to dla innych pozostałych osób jest jakby oczywiste, ale ja kojarzyłem, że taką postacią, przedstawicielem Kościoła, który próbował ingerować w politykę Solidarności, również personalną, to był arcybiskup Dąbrowski, sekretarz episkopatu w okresie prymasa Glempa. I nie ukrywam, że to bardzo, jak wiadomo, tu się różnimy, to mam bardzo dużą pretensję i do prymasa Glempa, i do arcybiskupa Dąbrowskiego o te próby ingerencji, no do, jak również w ogóle o ten moment, kiedy oni postawili na Solidarności krzyżyk w drugiej połowie lat 80. I gdyby nie upór Wałęsy i naszego papieża, no to Solidarności ponownie mogłoby nie być. Ale chciałbym wrócić do tych wydarzeń z przełomu lat 80-81 i do tego, że prymas ingeruje, mówi Wałęsie, kto nie powinien być jego doradcą, i mówi, że tym jego doradcami nie powinien być Michnik i Kuroń, ludzie z KOR-u. Dla mnie to był szok, dlatego że ja żyłem tutaj wychowany na książkach profesora Friszke, który opisuje te spotkania Kuronia i Michnika z prymasem Wyszyńskim, audiencję w drugiej połowie lat 70. I tak jak to pisał profesor Friszke, to tam było pewne zaufanie, czy nawet życzliwość. Tak to przecież profesor Friszke przedstawia prymasa Wyszyńskiego, no Michnika i Kuronia. A czytam u ciebie cytaty i opinie i fakty, wręcz przeciwnie, to znaczy prymas wysłuchuje jakichś relacji Kuronia, nie zadaje ani jednego pytania, dziękuję i rozstają się. Lodowate spotkanie. A potem się spotyka z Wałęsą i mówi, że tylko nie Michnik, Kuroń jako doradcy. A potem jeszcze jest tutaj w regionie Mazowsze takie spotkanie, które też opisujesz, no gdzie to chyba nie prymas, tylko ksiądz Piasecki. No ktoś z jego pomocników, no to wręcz myje głowę Kuroniowi za jakiś tekst w tygodniku Mazowsze, zdaje się, tak? Że tak nie wolno pisać. Orszulik, tak nie... Ksiądz Orszulik. To wielka awantura. Tak. Tak nie wolno mówić. No chciałbym, żebyś opowiedział nam o tym późnym prymasie. Jak oceniasz te jego ingerencje i jak oceniasz jego stosunek do Kuronia i Michnika? Bo zdaje się, że on... Rozmawiałem z Lechem Wałęsą, nie znałem tego wątku i go o to nie zapytałem. Ale zdaje się, że Kościół skutecznie wymusił na Wałęsie, żeby trzymał dystans do Kuronia i Michnika. To rzeczywiście tutaj trzeba się cofnąć do przebiegu i do sierpnia 80 roku. Bardzo mało się mówi o tym, że prymas 23-24 sierpnia powołał taką swoją grupę nieformalną,
której można powiedzieć takim liderem tej grupy był dr Romuald Kukułowicz, który wysłał do Stoczni Gdańskiej. I po pierwsze, znaczy wysłał do księdza Jankowskiego, który już wtedy był tam, odprawiał mszę, miał te bliskie relacje z kierownictwem strajku. I ten Romuald Kukułowicz, tam mecenas Mędrzak, oni można powiedzieć cały czas kursowali między w drugiej połowie sierpnia 80 roku między Gdańskiem a Warszawą. Nawet kiedyś Kukułowicz wspominał, że on jednego dnia był dwa razy w Gdańsku, dwa razy w Warszawie. To już w ogóle naprawdę to było takie naprawdę bardzo intensywne relacje. I to była taka grupa, która po pierwsze została przyjęta i została, można powiedzieć, wpuszczona na teren stoczni. Tutaj bardzo ważną rolę odegrała Anna Walentynowicz, która jakby ona była taką osobą najbardziej, no bo jeśli z poręczenia prymasa to były osoby, to dla niej to był gwarancja. Kukułowicz zresztą wspomina, no, że na przykład troszeczkę gorzej mu się współpracowało z Andrzejem Gwiazdą wtedy, tak odnosił wrażenie. A Wałęsa też przyjął to i ta grupa funkcjonowała. Później po trzech dniach pojawiła się ta inna grupa ekspertów, prawda, Geremek Mazowiecki, o której historycznie i tak wiemy dużo, jest opisana, między innymi przez profesora Filiszkę i o niej się dużo mówi i siłą rzeczy ona w takich przekazie historycznym, ona zdominowała tą grupę prymasa, że bardzo mało się o tej grupie prymasa mówi. Natomiast prymasowi zależało przede wszystkim, on chciał mieć informacje z pierwszej ręki. Zresztą ciekawe, że i ksiądz Jankowski jeździł w drugiej połowie sierpnia na Miodową. Jeździł na przykład ksiądz Hilariastak, taki legendarny, charyzmatyczny kapłan z Gdyni. Też był na Miodowej, jakby przekazał relację. Czyli prymas, można powiedzieć, był bardzo dobrze poinformowany, miał informacje z pierwszej ręki, co się dzieje podczas tego strajku. Czyli ja myślę, że to w dużym stopniu prymas chciał mieć wiedzę z pierwszej ręki. Znaczy ja bym tego nie mówił, że ingerował, bo ci doradcy, oni nie odgrywali jakiejś roli takiej, znaczy wiadomo, że jak Wałęsa chciał przekazać informację prymasowi, to przez Kukułowicza natychmiast to mógł zrobić, prawda? I to była gwarancja tego przekazania tej informacji. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, prymas przez to trzymał rękę na pulsie. I później jest to spotkanie, Wałęsa po strajkach udaje się, przyjeżdża do Warszawy 6 września, spotkanie na Miodowej i tam rzeczywiście już padają pewne ze strony prymasa sugestie, bo tam się, prawda, jakby ukształtował się ten zespół doradczy, Mazowiecki, Geremek, prawda, aspiruje do tego Kuroń, Michnik, ta grupa, prawda, KOR-u. No wiadomo, różne grupy jakby polityczne z tej opozycji jeszcze przedsierpniowej próbują jakby uzyskać swoje, prawda, pozycje, głównie przede wszystkim w formie doradców przy MKS-ie, przy MKZ-cie i później przy tworzącej się Komisji Krajowej Solidarności w Gdańsku. No i tutaj ewidentnie ze strony zresztą też i Krzysztof Wyszkowski w swoich wspomnieniach o tym wspomina, padają pewne sugestie i ze strony jakby prymasa jest pewna ta sugestia dotycząca KOR-u jako takiego, bo uważał, że KOR jako organizacja jest za radykalna, w sensie za bardzo polityczna sensu stricto i Solidarność jakby na tym straci. Prymas uważał, że Solidarność powinna przynajmniej 3-4 lata dać sobie jakby czasu na to, żeby te struktury się ukształtowały i przyjąć taką spokojną drogę jakby umocnienia się. To znaczy nie chciał, żeby to bardzo się upolityczniło. On też był bardzo obserwował jakby rolę Wałęsy. Też się obawiał, czy Wałęsa podoła jakby tej funkcji przywódczej, no bo on zdawał sobie doskonale sprawę, jakie to jest wiele różnych obciążeń, wiele różnych elementów, które były bardzo skomplikowane. I rzeczywiście paradoksalnie można powiedzieć, że tym wskazaniem ze strony Kościoła i prymasa największym beneficjentem, jeśli tak można powiedzieć, okazał się Tadeusz Mazowiecki, który, prawda, jakby z tej grupy drugiej i on jakby został jako ten człowiek Kościoła najbardziej, jego pozycja uległa wzmocnieniu i właśnie jest kosztem Kuronia i Michnika. I oto potem między innymi cały czas się toczyła pewna napięcie było między doradcami właśnie, między Mazowieckim, Geremkiem. I tutaj prymas rzeczywiście tą taką, można powiedzieć, tą politykę
wskazywał pewne swoje, prawda, jak on uważał, że w którą stronę doradcy Wałęsy powinni się, z jakich kręgów ewentualnie, że oni powinni mieć większy wpływ, a nie ci inni. Oczywiście takie pewne napięcie występowało i tutaj, ale ja bym to określał bardziej, to prymas nie ingerował bezpośrednio, natomiast przy pomocy bardzo takiej naprawdę pewnej dyplomacji, pewnej polityki z jednej strony, a z drugiej strony prymas chciał być bardzo dobrze poinformowany i mieć informacje z pierwszej ręki i trzymać rękę na pulsie. I mi się wydaje, że mu się to udało. Znaczy do końca rzeczywiście Kościół, prymas miał bardzo dobre informacje i dokładnie wiedział, co się dzieje w tym tworzącym się ruchu Solidarności. To tutaj uzupełniając jeszcze, czy dodając z mojej strony do tego, o czym mówiłeś, chciałbym powiedzieć... A ja cię chcę też przesłuchać. Tak, już jest koniec, już nie będę więcej zadawał pytań, ale chcę uzupełnić. Otóż jak rozmawiałem z Wałęsą rok temu w Gdańsku, to zresztą polecam Państwu tą rozmowę. Wiem, że szereg osób nie docenia Wałęsy. Tam przez pierwsze pół godziny była gra wstępna, on nie bardzo chciał ze mną rozmawiać, ale potem jak widział, że jestem dobrze przygotowany, i zadawałem mu bardzo konkretne pytania, to on również konkretnie odpowiadał. I na przykład powiedział mi coś takiego, że to nie Mazowiecki był jego pierwszym kandydatem na premiera w roku 89, tylko Geremek. Ale na Geremka nie było zgody. No to ja się pytam, panie prezydencie, Jaruzelski się nie zgadzał na Geremka? Nie, to Jaruzelski tutaj oczywiście, żeby się zgodził. Czy się zgadzał? Ja mówię, no to w Solidarności nie było zgody na Geremka. Nie zgodziliby się. To kto się nie zgadzał? Wałęsa nie powiedział tego, no ale no kto się nie zgadzał? Kościół się nie zgadzał na Geremka, prawda? Więc natomiast i to jest moim zdaniem taka malutka rysa, bardziej na prymasie Glempie i arcybiskupie Dąbrowskim niż na prymasie Wyszyńskim, chociaż od prymasa Wyszyńskiego się zaczęło, opowiadał mi Leszek Moczulski, bo to ja już swoje skończyłem, więc przejdziemy teraz do mojej książki. Tak, ja wiem, ale powiem na koniec taką anegdotę, taką scenkę. Jest rok 75 albo 6, Leszek Moczulski, już w jakiś sposób namaszczony, żyje jeszcze generał Abraham, spotyka się z prymasem Wyszyńskim na Miodowej, tam w ogrodach, prawda, z dala od tej słynnej altany, gdzie był podsłuch. I w pewnym momencie, mówi Leszek Moczulski, prymas usiłował dawać mu wskazówki. Tak Wałęsie 4 lata czy 5 lat później. I Moczulski mówi, no znamy to tylko z relacji Moczulskiego, ale chyba nie mamy powodu mu nie wierzyć, że przerwał prymasowi i powiedział kategorycznie, że to, jakie on będzie podejmował działania, czy jego środowisko, to jest jego odpowiedzialność przed Bogiem i historią i żeby prymas im zaufał. I mówi nigdy, nigdy później, a kilka razy jeszcze Leszek Moczulski z prymasem rozmawiał, nigdy później prymas wskazówek nie próbował mu udzielać. To tyle z mojej strony. Czekam na tak pytania jest, od ciebie. Tak jest. Chciałbym, no Mirku, znaczy przede wszystkim chciałem podziękować i odwdzięczyć się. Myślę, że ty już jesteś, masz więcej niż trylogię. Tak nie przygotowałem się, nie przyniosłem twoich książek, które przeczytałem, ale książka Interrex już jest kolejną książką o środowisku Armii Krajowej. Chcę powiedzieć, że Mirek napisał biografię pułkownika Muzyczki, to jest pseudonim Benedykta, oficera Komendy Głównej Armii Krajowej. Napisał biografię pułkownika Pluty Czachowskiego, też z Komendy Głównej Armii Krajowej i w ogóle popisuje tam środowisko właśnie Armii Krajowej, żołnierzy Armii Krajowej i przede wszystkim głównie ich aktywność po
45, a przede wszystkim po 56 roku i książka Interrex, nurt niepodległościowy wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1956-81, tak naprawdę jest jakby kolejnym tą książką, można powiedzieć, tym trzecim tomem. A wiem, że szykujesz kolejne, to jest taki pięcioksiąg z cyklu Kamienie i wiem, że jeszcze przygotowujesz następne. Także teraz chciałbym rozpocząć od tego, że uważam, że twoja książka odkrywa i pokazuje zupełnie nowe rzeczy, które do tej pory w historii, wśród badaczy historii nie zostały opisane, nie zostały pokazane. To znaczy pokazanie funkcjonowania tego właśnie niepodległościowego środowiska kombatanckiego, zwłaszcza po 56 roku, ono w dużym stopniu umykało badaczom do tej pory. Ty to pokazałeś no po prostu naprawdę w sposób przekonujący, oparty na dokumentach z IPN-u, na różnych oczywiście materiałach i dla mnie to jest po prostu naprawdę wręcz wielkie odkrycie. Ja też to w swoich jakby badaniach dotyczących opozycji antykomunistycznej jakoś tak jeszcze przedtem to tylko tak bardzo można powiedzieć pobieżnie do tego się dotykałem, bo to mi w dużym stopniu umknęło. Tam pewne ślady oczywiście, pewne rzeczy pokazałem. Natomiast w tej chwili, no to zupełnie inaczej na to patrzę. To znaczy skala i ten sposób zorganizowania tego środowiska, no jest, ja jestem po prostu naprawdę pod wielkim wrażeniem i był dla mnie wielkim, wielkim odkryciem. I tu wiąże się właśnie ta książka, te środowiska wobec prymasa Wyszyńskiego. I chciałbym takie pierwsze pytanie właśnie dotyczące tego środowiska, bo to jest, uważam, że naprawdę sprawa warta pokazania. Jakbyś mógł tak oczywiście w pewnym skrócie, ale tak w podstawowych wymiarach. Jak twoim zdaniem z czego wynikało, jak się ukształtowało to środowisko właśnie tych żołnierzy, głównie z Armii Krajowej, te niepodległościowe środowisko kombatantów i w jaki sposób one w ogóle, to był fenomen jego funkcjonowania, bo z jednej strony bardzo wyraźnie widać, że część tych ludzi była pod dużą inwigilacją bezpieki, no bo oni uważali, bezpieka ich uważała za swoich wielkich wrogów. Część z nich przecież przesiedziała okres cały od 45, 46, 7 roku, dopiero wychodzili z więzień w 56 roku właśnie w ramach tej, prawda, odwilży i zmiany sytuacji w Polsce. I potem jak, mimo tej inwigilacji, mimo tego, że cały czas byli pod taką presją, jak to środowisko funkcjonowało, że ono było tak dobrze, można powiedzieć, zorganizowane, no, że stało się, można powiedzieć, też tym takim podmiotem, partnerem dla prymasa Wyszyńskiego i że prymas Wyszyński ich dostrzegł i docenił i jakby przez wiele, wiele lat, jak to opisujesz w książce, no całe też te relacje między tym środowiskiem a prymasem Wyszyńskim miały miejsce. Tak, no ja nie ukrywam, że teraz pracując nad drugim wydaniem książki o Plucie Czachowskim, a w zasadzie to będzie takie pełne wydanie, bo ta pierwsza to był tylko taki wstęp, dostrzegam jedną rzecz, to znaczy wydawało mi się, że oni zaczęli w 56 roku, mówię o tym środowisku kombatanckim akowskim, ale tak naprawdę to myślenie ich i te próby to były już w roku 45. To znaczy pierwotna formuła winu, ta nad którą pracował przede wszystkim Ludwik Muzyczka, człowiek całkowicie niedoceniany, który był jak gdyby mózgiem, moim zdaniem, całego tego środowiska akowskiego. On i Abraham, ale przede wszystkim jednak Muzyczka. Notabene syn czeskiego oficera i osoby, która zdaje się, że była Bojkiem albo jego matka, albo Ukrainką, bo osobą prawosławną, grekokatoliczką. Otóż już Muzyczka proponował Rzepeckiemu, żeby Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w 1945 roku oparte było na zasadach działalności politycznej, niezbrojnej. I druga rzecz, to w zasadzie Rzepecki zaakceptował, to, że oni potem jednak zostali win, jakoś wpuszczeni w ten kanał walki zbrojnej, to tu główna wina za to jest wina komunistów.
ale też Muzyczka proponował Rzepeckiemu i tego Rzepecki nie zrobił, o co Muzyczka miał pretensje w tym tekście Prawda i Nieprawda o Armii Krajowej, o tym pisze. Proponował mu, że zrzeszenie WiN powinno działać jawnie. Do tego nie doszło, WiN działał w sposób konspiracyjny, ich wszystkich pozamykano. Teraz wydaje mi się, to jest jeszcze w trakcie pracy, ale wydaje mi się, że była próba powrotu do tej formuły jawnej działalności ze strony Jana Mazurkiewicza Radosława i ze strony generała Tatara. No znany ten proces generałów, prawda? I druga rzecz to proces Mazurkiewicza i towarzyszy, w którym sądzony był między innymi Muzyczka. Tam oczywiście mamy duży problem, to znaczy jest pytanie, co z tego, co tam jest w tych aktach, wymyśliło UB, a co z tego było faktem. Natomiast tak jak mnie się to dzisiaj wyłania, to wyłania mi się taka, to jest robocza teza, że Tatar chciał kontynuować robotę Mikołajczyka, po to wrócił do kraju i w oparciu o pieniądze, tam część tych pieniędzy dał władzy, jak wiemy, złotofonu dał komunistom, ale nie wszystkie pieniądze dał komunistom. Część pieniędzy Tatar miał w swojej dyspozycji i na tej podstawie była próba budowania pod koniec lat 40. jawnej opozycji opartej na środowisku AK-owskim. I w tym uczestniczył Mazurkiewicz, gdzieś tam w drugim szeregu może był Pluta, Czachowski, no Muzyczka już nie, no bo on był w Krakowie i on tam raczej zaraz poszedł siedzieć drugi raz, bo pierwszy raz siedział wcześniej. I potem po roku 56 oni do tej formuły, którą próbowali robić w 45, być może również w 48, 9, do tej formuły jawnej działalności postanowili powrócić, z tym, że był to już powrót w dużej mierze oparty na środowisku piłsudczykowskim. I to była ta zmiana, bo Tatar no, na pewno nie był piłsudczykiem. To, co tam Tatar kombinował, to nie było piłsudczykowskie. Na ile WiN możemy traktować za środowisko piłsudczykowskie, to jest osobny temat. Myślę, że o tym porozmawiamy. Tak sygnalizując tylko zagadnienie, chcę powiedzieć, że moim zdaniem w okolicach lat 39-41 piłsudczycy w kraju, tacy jak Grodrowecki, jak Muzyczka, jak Pluta, wpadli na pomysł, że będą budować konspirację nie piłsudczykowską, tylko powszechną. To był Związek Walki Zbrojnej, potem Armia Krajowa. I to powoduje, że jak gdyby, no kto dzisiaj postrzega Armię Krajową jako piłsudczyków, prawda? Jak mówimy o piłsudczykach w II wojnie światowej, to mówimy, no to tam ci, co z Węgier, prawda, wrócili, tam, tak jest, Lipiński, Juliusz Piasecki, prawda, to są piłsudczycy. A Armia Krajowa nie. Ale książka Interreg rozpoczyna się od wymienienia ludzi, którzy stanowili kierownictwo Armii Krajowej na pierwszych stronach. Zobaczcie Państwo, poza Borem, który nie był piłsudczykiem, to cała reszta to jest w zasadzie pierwsza brygada Armii Krajowej, szefowie oddziałów. Dostrzegł to taki historyk żydowskiego pochodzenia, więzień Treblinki, który zresztą wiele złego zrobił, jeżeli chodzi o rzekomą odpowiedzialność Polaków za zbrodnie żydowskie, ale on napisał kapitalną książkę o powstanie 44 w latach 70. Nazywał się, czytam go z niemiecka, chociaż on we Francji pisał, Steiner. I on mówi, kluczem do Armii Krajowej, do Powstania Warszawskiego, to jest pierwsza brygada. I ta pieśń, mówili, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. To jest, nawiasem mówiąc, temat do dłuższej dyskusji. To wcale piłsudczycy nie byli takimi ludźmi, którzy tak rozumowali.
I w tym sensie ta pieśń nie oddaje istoty myślenia piłsudczykowskiego. Po roku 56 oni wpadli na pomysł, to był muzyczka, wykonywał to Pluta Czachowski, że zbudują po raz kolejny po nieudanej próbie Winu, po nieudanej próbie Tatara, zbudują po raz kolejny, odbudują to środowisko. Już teraz będzie ono wyraźnie niepodległościowe, z bardzo ambitnym celem, bo Tatar nie miał takiego celu, z bardzo ambitnym celem niepodległościowym. Ono będzie oparte na Piłsudczykach, chociaż nie będzie to tak jawnie powiedziane. I spróbują, najpierw zbudują go trochę jakby w konspiracji, a potem spróbują wyjść na powierzchnię, tak żeby władzy stopniowo, to była ta teoria wchodzenia po schodach, kiedy dopiero stopniowo, jak człowiek wychodzi po schodach, powiedzmy z okopów, to widzimy najpierw, prawda, tą sylwetkę bardzo wolno. Na początku nie bardzo widzimy, co widzimy, nie bardzo rozumiemy, co widzimy. Stopniowo widzimy, że to jest twarz, popiersie, prawda, postać człowieka. Oni zbudowali najpierw to środowisko, budowali go głównie organizując różnego rodzaju spotkania, które były takie historyczne, wspominkowe, kombatanckie. No my to bardzo dobrze znamy, ale które miały to drugie dno. I potem podjęli próbę wyjścia na powierzchnię. I tu się pojawił problem. Wyjście na powierzchnię to jest gdzieś połowa, druga połowa lat 60. Ale jak to zrobić, skoro wszyscy pamiętają, co było pod koniec lat 40., gdy ich wszystkich, prawda, powsadzano i skatowano przy okazji. Tam jest taka scena, jak gdzieś to znalazłem, jak w 64 roku oni próbują, legioniści próbują zrobić rocznicę wymarszu pierwszej kompanii kadrowej. Bezpieka się o tym dowiaduje, wzywa któregoś na przesłuchanie. Oni po prostu wszystkie papiery spalili, w ogóle wszystko. Na imieniny do Pluty Czachowskiego nie przyszedł Piskozub czy tam inny legionista. Mówi nie, w sercu, tu będziemy mieli te legiony w sercu, nie będziemy nic zrobić, bo nas znowu zamknął. A to jest połowa lat 60. I w tym momencie spadł im z nieba prymas Wyszyński i nastąpił ten proces, kiedy prymas wyciągnął do nich dłoń, podał im rękę. I właśnie od 68 roku, od tych uroczystości w Częstochowie 15 września, potem od mszy 11 listopada 68 roku, potem od pierwszego opłatka, który był pod koniec 68 albo na początku 69, zaczęło się 10 lat współpracy tego środowiska akowskiego z prymasem i od strony akowców, tego środowiska niepodległościowego, prymas był dla nich kluczowy, bo pomógł im wyjść na powierzchnię tak, że władza ich nie zamknęła, że nie było represji, że potem oni byli w stanie pod koniec lat 70. tu w Warszawie na mszę 11 listopada czy 12 maja ściągnąć najpierw kilka tysięcy ludzi do katedry świętego Jana. No a w roku 79, w roku 78, 11 listopada, ściągnąć około 20, a może ponad 20 tysięcy ludzi w katedrze, przed katedrą, za katedrą, wokół katedry. To już było po wyborze Karola, tak. I potem odbyła się, no pierwsza od niepamiętnych lat, co Warszawa powinna czcić, a nie czci, nie pamięta i nie wie o tym, odbyła się pierwsza demonstracja polityczna i to niepodległościowa od katedry świętego Jana pod grób nieznanego żołnierza, czyli pod te ocalałe jeszcze kawałki Pałacu Saskiego, jak wiemy. Tam się odbyła pierwsza demonstracja i to nie był przypadek, że kilka miesięcy później właśnie w tym miejscu Jan Paweł II powiedział te słynne zdanie, że niech wstąpi duch twój. I teraz jeszcze chcę powiedzieć tylko jedną rzecz i oddać ci cześć. I oddać ci cześć. Bo to u ciebie w książce przeczytałem, ale niestety już po napisaniu Interrexa,
że w roku 79 Gierek był u Sowietów, już nie pamiętam, czy to był Krym, czy Moskwa, rozmawiał z Breżniewem. Ty znalazłeś, no tu jest właśnie to twoja umiejętność wyszukiwania tych perełek, znalazłeś gdzieś to chyba w Polityce, w żadnej książce, tylko w tygodniku Polityka, była relacja z tej wizyty, nawet stenogram chyba tej rozmowy. Ta rozmowa w zasadzie obracała się wokół jednego tematu, że ja tego nie wiedziałem, jak pisałem Interrexa. To znaczy, to chyba na całą stronę Breżniew pytał Gierka o demonstrację 11 listopada 78 roku w Warszawie. My o tej demonstracji nie pamiętamy, a Gęsek sowiecki mył głowę. Tak jest. Tak, nie KOR, nie tam Ursus, nie te inne historie, nie ruch obrony. Demonstracja 11 listopada 78 roku w Warszawie i oto mył głowę Gierkowi. Ubolewam, że tego nie wiedziałem, ale w książce o Plucie to, co odkryłeś, wykorzystam. Tak, dziękuję. Drugie pytanie chciałbym spytać, bo cały czas w książce cały czas się pojawia rola Stowarzyszenia PAX. PAX, wiadomo, wobec tych środowisk kombatanckich. No wiemy, że Bolesław Piasecki w dużym stopniu po 1956 roku część tych AK-owców, którzy wychodziło z więzień, oni po prostu nie mogli jakby znaleźć pracy, nie mogli w ogóle się odnaleźć w tej rzeczywistości, nie mogli w ogóle funkcjonować, byli no, w bardzo trudnej sytuacji. I tutaj Piasecki, no, wiemy, znamy całą jakby jego rolę, jego historię, on tutaj wyciągnął rękę do tych AK-owców i on im dał pracę, dał im możliwości, dał im, że oni po prostu mogli żyć. I tutaj cały czas przez PAX jakby jest takim środowiskiem, organizacją, która się, i ci ludzie z PAX-u, oni się cały czas pojawiają w tym niezależnym środowisku kombatanckim. Oni zaczęli się z różnymi grami, z różnymi propozycjami. I teraz chciałbym właśnie, żebyś przybliżył nam tą rolę, bo to jest oczywiście rola bardzo taka, no, można powiedzieć, podwójna, potrójna nawet. To są pewne gry polityczne, ale w pewien sposób ci kombatanci potrafili, w moim przekonaniu, wykorzystać PAX na swój sposób. I oni dzięki temu parę rzeczy bardzo ważnych zrobili. PAX, moim zdaniem, z tej rozgrywki o środowisko kombatanckie wyszedł przegrany w ostateczności. Natomiast kombatanci to bardzo dobrze wykorzystali, w moim przekonaniu. I właśnie chciałem, żebyś jakby przybliżył to, bo to jest naprawdę, w moim przekonaniu, taki pasjonujący element twojej książki. Tak, to znaczy o duszę i o przywództwo nad środowiskiem kombatantów Armii Krajowej wiele osób i wiele grup toczyło walkę. Tu jeszcze zaraz powiem o Moczarze. To była rzesza 300 tysięcy ludzi, tak możemy liczyć liczebność Armii Krajowej, no z rodzinami, z ich dziećmi, no to była naprawdę olbrzymia masa ludzi. Tutaj było o co zabiegać. No kto walczył o rząd dusz AK-owców po 56, już pomijam tamtą sprawę Winu i sprawę Tatara. No przede wszystkim Rzepecki. On może bardziej próbował ich przekonać do pewnej wizji historii, ale Rzepecki tak straszliwie oberwał tym tekstem Prawda i Nieprawda o Armii Krajowej w 57 roku w Tygodniku Powszechnym Pluty i Muzyczki, po prostu jakby dostał w pysk. Zresztą nie wiem, czy pisze o tym profesor Salmonowicz, ja nie wiem, czy Muzyczka dosłownie nie spoliczkował Rzepeckiego, bo tam było takie ich spotkanie, gdzie Rzepecki próbował być wylewny, natomiast profesor Salmonowicz to wie, ale nie napisał. Powiedział, że tam była między nimi w stylu legionowym wymiana zdań. No to biorąc pod uwagę, że Muzyczka pisał o Rzepeckim, że podjął się roli niegodnej oficera polskiego, no to wyobrażam sobie, że Rzepecki mógł dostać w gębę. Więc Rzepecki był wyeliminowany. Mazurkiewicz
Jan Mazurkiewicz, on raczej tutaj widział, dbał o te sprawy socjalne AK-owców, bo nurt niepodległościowy nie mógł kwestii socjalnych im załatwić, ale on bardzo szybko, znaczy dzisiaj do Mazurkiewicza mamy pretensje głównie przez pryzmat tej akcji ujawnienia, a ja coraz bardziej do tej akcji ujawnienia podchodzę pozytywnie. I środowisko AK-owskie o to nie miało, przynajmniej część środowiska, duża część środowiska nie miało o to do Mazurkiewicza pretensji. Część miała, ale większość chyba nie. Znaczy rozumieli, że to było racjonalne. Rozładowanie lasu, to żeby ci ludzie wyszli, żeby się włączyli, żeby mogli żyć normalnie. Łącznie z ryzykiem, jakie się z tym wiązało i z tym, że potem tych ludzi już mieli, bezpieka miała na tacy i ich zamknęła. Do Mazurkiewicza problem był taki, że on po 56 roku, a i przed chyba, w tych pod koniec lat 40. był mało ambitny, to znaczy on jakoś chciał wkomponować środowisko AK-owskie w PRL. Inaczej niż nurt niepodległościowy, który wyraźnie był opozycyjny i niepodległościowy. Co robił PAKS? No PAKS również dbało o interesy socjalne AK-owców, bo tam jak był konflikt między prymasem Wyszyńskim a Bolesławem Piaseckim, o czym piszesz, ale nie w drugim wydaniu Kościoła Obywatelskiego. Ale jest za mało. To jest w pierwszym wydaniu i to już wiesz, że mam o to do ciebie pretensje, że w drugim wydaniu cały ten fragment konfliktu Piaseckiego z prymasem Wyszyńskim wyleciał. Otóż Piasecki, bo miał pieniądze, prawda, no miał spółki, więc on był w stanie dać pracę tym AK-owcom, którzy gdzie indziej pracy nie mieli. I dawał, i to nie AK-owcom tam szeregowym, czy podoficerom, czy młodszym oficerom. Jak czytamy list poparcia środowiska AK-owskiego zatrudnionego w PAKS-ie dla Piaseckiego, no to tam pułkownik, podpułkownik, major, tak? To jest, to naprawdę, i to takie nazwiska, no wybitne, to nie są nazwiska z drugiego szeregu. Więc rzeczywiście Piasecki próbował tym środowiskiem, tak jak kiedyś Mazurkiewicz, się zaopiekować, zadbać o stronę socjalną, ale politycznie również wiódł ich na manowce polityczne, prawda? I w sumie najważniejsza rola, jaką odegrał Piasecki w nurcie niepodległościowym, to było to, co się dowiedziałem z pierwszego wydania twojej książki o Kościele Obywatelskim. To jest to, że konflikt Wyszyński-Piasecki pozwolił muzyczce zaprezentować się jako obrońcę Wyszyńskiego i rozpoczął współpracę Wyszyńskiego z nurtem niepodległościowym. No jak Państwo tego słuchają, to się to wydaje zagmatwane. To jest w Interreksie szczegółowo wytłumaczone. Nie będę w to szerzej wchodził, dlatego że nie ma teraz na to czasu. Ale gdzie ten PAKS jeszcze jest w nurcie niepodległościowym? Otóż jest taka osoba z PAKS-u, Zygmunt Dziarmaga-Działyński. Postać też dzisiaj prawie zupełnie zapomniana. To jest facet, który zeznawał jako świadek w procesie moskiewskim. Przy czym, jeżeli weźmiemy oficjalne materiały z procesu moskiewskiego, tego procesu 16, gdzie między innymi był Okulicki, to możemy przeczytać, że Dziarmaga złożył zeznania, które ich obciążały. Natomiast Antoni Pajdak, który w końcu nie był świadkiem na tym procesie, chociaż miał być, ale on tam, zdaje się, nie zeznawał tak, jak tego oczekiwali towarzysze sowieccy, ale Pajdak był widzem procesu 16. Pajdak twierdzi, że to wszystko, co jest w stenogramie z procesu 16 jako zeznanie Dziarmagi, to jest nieprawda. I nawet w roku 76 czy 7 Pajdak, jest taki dokument, ja go tam w którymś momencie przywołuję, gdzie Pajdak dał takie świadectwo moralności Dziarmadze, że
Dziarmaga nie złożył zeznań, które by obciążały Okulickiego czy innych ludzi w tym procesie. Dziarmaga był człowiekiem, choć paksowiec, a w czasie wojny tam, prawda, razem z Piaseckim oni w tych narodowej partyzantce brali udział, która potem weszła do Armii Krajowej, ale tak no, mięty między nimi a Armią Krajową, kierownictwem Armii Krajowej to nie było. Otóż, ale Dziarmaga był, choć endek, był człowiekiem uczciwym. I jak muzyczka zmył mu głowę za tą próbę namówienia go do współpracy, poparcia Piaseckiego przeciwko Wyszyńskiemu, to w Dziarmadze nastąpił jakiś przełom, który był moim zdaniem autentyczny. I Dziarmaga przez wiele lat współpracował z nurtem niepodległościowym, choć endek, a nie Piłsudczyk. I ta współpraca była bardzo ważna, bo Dziarmaga miał kasę. Nie swoją, tylko paksowską. A skąd, czy jest możliwe, żeby Piasecki nie wiedział o tym, że Dziarmaga daje fundusze Plucie, a Pluta z tego robi tablice w kościołach warszawskich, albo mauzoleum w bitwy pod Andrzejewem. Czy jest możliwe, żeby tego nie wiedział Piasecki? Nie jest możliwe. Piasecki o tym wiedział. To będzie mu, znowu odwołam się do sądu ostatecznego, poczytane Piaseckiemu. Natomiast tu jest rzeczywiście wielka rola Paksu, że dzięki jego funduszom nurt niepodległościowy miał to oparcie materialne, finansowe, moralne i polityczne oparcie, to oni mieli. No, moralnego to jeszcze udzielał im prymas. Natomiast no, pieniędzy od prymasa nie dostawali, pieniędzy swoich nie mieli. Pieniądze nurt niepodległościowy brał z Paksu. I to jest mała sensacja, którą w książce opisuję, a łącznikiem był właśnie Zygmunt Dziarmaga-Działoński. Dziękuję. Teraz książka dla mnie jest wielkim odkryciem i jest przede wszystkim odkryciem roku 68, bo to jest w polskiej historii, historii opozycji politycznej. Rok 68 przede wszystkim nam się kojarzy do wydarzenia marcowe, fala represji. W tym momencie oczywiście Kościół staje po stronie, w obronie młodzieży akademickiej, ale innych prześladowanych. No mamy sytuację, że młodzież, która jest usuwana z uczelni, na przykład znajduje miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. No cała tutaj ta akcja jest, ale to w tej takiej narracji najnowszej historii prowadzi, że poprzez te więzienia, poprzez te wydarzenia marcowe w dużym stopniu przeszli później ludzie, którzy ukształtowali przywódcy, ukształtowali Komitet Obrony Robotników i ukształtowali też opozycję bardziej o takim charakterze rewizjonistycznym, czy też powiedzmy liberalnym bardziej, prawda? To jest ta narracja, że te wydarzenia w dużym stopniu też doprowadziły do tego. Wiemy, że po 68 roku wiele osób istotnych zrzuciło legitymację Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prawda? Jest to taka pewna narracja. Natomiast dla mnie wielkim odkryciem ten 68 rok to jest to, że to dokładnie w tym samym czasie, równolegle, mamy obchody 50-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości właśnie we wrześniu 68 roku. To wielkie wydarzenie na Jasnej Górze, gdzie de facto następuje to pierwsze takie spektakularne spotkanie niezależnych środowisk kombatanckich z prymasem Wyszyńskim i z Kościołem. I rozpoczyna się ta wieloletnia współpraca, która w moim przekonaniu ona tworzy ten drugi, można powiedzieć, nurt tej przyszłej opozycji. To znaczy ona tworzy ten nurt opozycji niepodległościowej. I teraz właśnie chciałem cię, i tutaj prawda, no, rola prymasa Wyszyńskiego w tym wymiarze jest zupełnie fundamentalna, podstawowa. Te słynne spotkania co roku, opłatki, to całe środowisko się konsoliduje, prymas naprawdę tutaj do nich wyciąga rękę i cały czas jest z nimi w kontakcie i to środowisko się wzmacnia. I później wiele osób z tego środowiska
symbolicznie, no jest, czy podpisuje deklarację Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, czy też i KOR-u i KSS KOR-u, czy w końcu Konfederacji Polski Niepodległej. No i moje pytanie jest takie, no na ile ty uważasz, że właśnie to, że prymas Wyszyński jakby wsparł to środowisko się jakby utrzymało, ono potem właśnie w latach 70. przetrwało, umocniło się, doczekało czasu po 76 roku, kiedy zaczęły się kształtować już niezależne organizacje opozycyjne wobec systemu komunistycznego, zaczęły się kształtować różne środowiska, później partie polityczne. Na ile właśnie to środowisko no, było istotne i co twoim zdaniem to środowisko wniosło do tych właśnie tworzących się nowych ugrupowań politycznych? Tak, ja zastanawiałem się nad kwestią wspólnoty ideowej prymasa i jakowców. To znaczy, gdzie był ten łącznik? Co spowodowało, że te dwa środowiska dość od siebie odległe, no bo pamiętamy Piłsudczycy, to jest tradycja PPS-owska, prawda? Pamiętamy o tym, jak wybili wszystkie szyby w Krakowie kardynałowi Sapiesze. Tak, no Kościół to jest raczej... W 1995 roku, do końca, zmiany, przeniesienia, trumny marszałka. Tak, 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 tak. No a Kościół wyrasta z tych tradycji jednak endeckich, choć nie prymas, prawda, ale tam bardzo wiele osób w Kościele to jest jednak tradycja endecka, nie piłsudczykowska. No a relacje między Piłsudczykami a endekami przed wojną, no to były mniej więcej takie, jak między PiS-em a Platformą dzisiaj, prawda? No czyli gorące, ale nie była to gorąca miłość. I teraz zastanawiałem się nad tym, bo odpowiedź na to pytanie byłaby bardzo ważna dzisiaj, jak my mówimy o wielkości prymasa. Szereg ludzi tego słucha i zastanawia się, no dobrze, ale co z tego wynika, z tej wielkości prymasa Wyszyńskiego wynika dla nas dzisiaj. Tak? Gdybym miał 20 parę lat i w niedzielę bym przez przypadek włączył telewizję za tydzień w niedzielę i leciałaby msza, transmisja ze mszy beatyfikacyjnej prymasa Wyszyńskiego, to wyobrażam sobie, że ten młody człowiek by się zastanawiał, no dobrze, no będą mówić, tyle będzie mowy o prymasie, ale co prymas może dzisiaj mi dać, prawda? W jakim sensie on dzisiaj jest aktualny, jego postać, jego sylwetka? No bo będą mówić, zresztą my dzisiaj też no, mówimy o tym prymasie z lat 40., 50., 60., a ktoś młody sobie może powiedzieć, a co mnie to obchodzi dzisiaj? Więc Polska jest niepodległa, nie ma komunistów. No i co z tego prymasa? Ja myślę, że to, co mogłoby być aktualne dzisiaj, to jest to, co połączyło Piłsudczyków i prymasa Wyszyńskiego i generalnie polski Kościół. I niekoniecznie była to wiara katolicka, bo Ludwik Muzyczka w Pana Boga nie wierzył, do Kościoła nie chodził i był ateistą. Boruta tak, Pluta tak, Abraham tak, to byli ludzie głębokiej wiary, ale Muzyczka nie. I pewnie tam spora część jakowców, piłsudczyków z tradycji PPS-owskiej to w Pana Boga nie wierzyli. Więc co? Zwracasz na to uwagę w swojej książce Kościół Obywatelski. Dwie rzeczy na pewno, trzecia rzecz jest taka bardziej uniwersalna, ale dwie rzeczy znalazłem u ciebie. To znaczy, jedni i drudzy chcieli budować społeczeństwo obywatelskie, prawda? To u ciebie jest to zupełnie odkrywcze, jak ty mówisz, i zresztą sam tytuł Kościół Obywatelski, formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL, czyli... I zresztą na tym tle była możliwa współpraca prymasa także z KOR-em. W jakiś sposób, mimo tych
lodowatego przyjęcia na audiencji Kuronia. To znaczy społeczeństwo obywatelskie, czyli pewien system powiązań, który istnieje poza państwem, prawda, między ludźmi. To w środowisku akowskim może nie jest tak bardzo wyraźne, no ale czym była ta konspiracja, czym był nurt niepodległościowy? Był pewną formułą stworzenia pewnego środowiska politycznego, opozycyjnego, który podejmuje walkę ideową z władzą komunistyczną i jest to stworzenie tego nie w oparciu o jakąkolwiek strukturę, przybudówkę, instytucję oficjalną, tylko poza tym, a więc klasyczny przykład społeczeństwa, elementu społeczeństwa obywatelskiego. Druga rzecz, nie mającego wiele wspólnego z religią. Druga rzecz, która ich połączyła, o czym też ty piszesz i co podkreślasz, to jest kwestia praw człowieka. W twojej książce po raz pierwszy znalazłem takie silne podkreślenie, że prymas Wyszyński był wielkim bojownikiem o prawa człowieka i to zanim stało się to modne, czyli przed rokiem 76, przed rokiem, to ten wątek praw człowieka to już jest koniec lat 60., początek lat 70. Miało wolność swobód religijnych, ale to też... Wpisywał to. Swobody religijne to też walczy o swobody dla niewierzących, tak. Żeby oni mogli wyrażać swoje poglądy, prawda? Czyli rozszerzająca formuła. Nie walczy tylko o wolność dla katolików, tylko walczy też dla katolików, ale też dla innych, żeby oni też mogli swoje poglądy wyrażać. Tak. I to jest, dzisiaj nam się to wydaje jako coś oczywistego, ale wymyślenie takiej formuły na Kościół, to co jest zasługą prymasa Wyszyńskiego i moim zdaniem to powinno być teoretycznie porządnie rozpracowane. To znaczy postrzeganie prymasa Wyszyńskiego i polskiego Kościoła w czasach PRL-u jako tego, który bronił praw człowieka, jeszcze zanim powstał Komitet Obrony Robotników i Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. To on, prymas pierwszy rzucił hasło właśnie prawa człowieka. Nie bronimy praw ludzi wierzących, my bronimy praw człowieka. Godność osoby ludzkiej. Doskonale. I dochodzimy do trzeciego elementu. To znaczy, gdzie jest ta wspólnota ideowa między Piłsudczykami a Kościołem, bo niekoniecznie jest to religia. Ale ten słynny list Józefa Piłsudskiego do Feliksa Perla, prawda, w tym z 1908 roku sprzed akcji pod Bezdanami, gdzie jest to zdanie, prawda, że w tym wychodku, jakim jest nasza Polska, nie sposób żyć. I to mi ubliża jako człowiekowi. I ja podejmuję walkę, mimo, tak wynika z całego tego listu, że Piłsudski nie liczył w roku 1908 na zwycięstwo. Wręcz ten list jest pisany jak gdyby z pewnym przeczuciem, że zginie, prawda? Że on w tej akcji pod Bezdanami zginie, prawda? I pisze, mów innym, jak już mnie nie będzie, jak ja nie będę żył, mów innym, o co mi chodziło. No to czym są te zdania z tego listu? Chodziło o godność, prawda? Teraz były opłatki w Warszawie, były opłatki w Krakowie. Kardynał Wojtyła rozmawiał z legionistami. Jak sobie przypomnimy to słynne kazanie, które było dla naszego pokolenia formacyjne. Po prostu, jeżeli miałbym powiedzieć, co z Jana Pawła w nas najwięcej tkwi w młodym pokoleniu, to może nawet nie tyle te słowa na Placu Zwycięstwa, bo byliśmy troszkę jeszcze na nie za młodzi, ile Westerplatte. Każdy ma pewien zasób spraw, które musi bronić. Nieważne, czy wygra, prawda? Musi bronić. Tam nie powtórzę słów papieża, ale pamiętam, że sens był... Że jeśli od was nie będą wymagać, to wy sami od siebie wymagać. Sami wymagajcie, ale brońcie tego z waszego Westerplatte, nawet jeżeli wiecie, że nie możecie wygrać. Każdy ma swoje Westerplatte.
Westerplatte. To przecież to jest piłsudczykowskie do samego, to jest jądro postawy piłsudczykowskiej. To jest ten system wartości, z którego wyrasta myślenie Józefa Piłsudskiego i z którego wyrasta myślenie tych dwóch wielkich przywódców polskiego kościoła, czyli prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II, prawda? Ja zresztą nie ukrywam, że mottem do książki o Plucie Czachowskim będzie inny cytat. Ja tutaj zdradzę ten cytat. Będzie to cytat z książki Zabić Drozda, która jest o zupełnie czymś innym. Amerykańska pisarka pisze o prześladowaniu Murzynów w USA w połowie XX wieku. Więc to nie ma nic wspólnego tu, ale pokazuje pewien uniwersalizm tego myślenia, bo jeżeli zacytujemy list Piłsudskiego do Perla, to jesteśmy tu u nas, w naszej polskiej prowincji. Prawda? Jeżeli zacytujemy słowa papieża o Westerplatte, no Westerplatte jest też zrozumiałe dla nas, ale Niemcom może się z czymś kojarzy, ale niekoniecznie z tym samym, co nam, a Francuzom się z niczym Westerplatte nie kojarzy. A Harper Lee, ta autorka książki Zabić Drozda, tam jest taki motyw, że adwokat podejmuje się obrony Murzyna, który został niesłusznie oskarżony o gwałt. I jego dzieci pytają go, tato, no co ty robisz? No tutaj nas w szkole wyzywają. Co ty wyprawiasz w ogóle? Czemu bronisz czarnego? I wtedy on odpowiada mu czymś, takim zdaniem, to zdanie będzie mottem do książki o Plucie Czachowskim, które jest powtórzeniem słów z listu Piłsudskiego do Feliksa Perla, albo słów papieża o Westerplatte. To znaczy, że są rzeczy, które musimy bronić, nie mając nadziei na zwycięstwo. A nawet będąc przekonanym o porażce, my ich bronimy nie dlatego, że wygramy, albo że widzimy, że to można wygrać. My ich bronimy, bo trzeba ich bronić. Bo to wynika z naszej godności jako ludzi, jako tych osób niezwierzęcych, jak to pisze Piłsudski w liście do Perla. I myślę... Tak jest. To jest ta kwestia personalizmu chrześcijańskiego, prawda? Tak. I myślę, że ten personalizm chrześcijański albo bez przymiotnika chrześcijański był tym, co połączył środowisko piłsudczykowskie nurtu niepodległościowego z polskim kościołem i zbliżył, pozwolił współpracować tym ludziom ze sobą przez 10 lat. I myślę, że to jest to, co w niedzielę za 6 dni, jak będzie msza beatyfikacyjna prymasa Wyszyńskiego, to powinno wybrzmieć. Bo to nie jest tak, że godność ludzka dzisiaj, również w Polsce, nie jest deptana. Mówię tu bez żadnych skojarzeń. Nie chciałbym, żeby ktoś powiedział, o, mówi o LGBT. Nie, nie mówi o LGBT. Ale to nie jest tak, że godność ludzka dzisiaj nie jest deptana. A co się dzieje w korporacjach? Jak się tam traktuje ludzi, pracowników? Jak moja chrześnica pracuje w korporacji zachodniej? 11 listopada albo 3 maja oni pracują, bo korporacja ma centralę na zachodzie. Mówi, pracujecie i godzicie się na to? To jest nasze święto, to jest kwestia naszej tożsamości. Jak oni was mogą zmuszać do pracy 11 listopada? Ale oni tam we Francji... 11 listopada się zakończyła pierwsza wojna światowa. Tak. W kilku państwach na zachodzie to też jest... Albo oni mówią, tam gdzie jest centrala, chyba są to Niemcy, to oni tam nie obchodzą, więc my pracujemy. Tak, bo oni przegrali na wojnę. 3 października mamy święto, prawda? Otóż, ale to tylko był przykład. Godność ludzka również dzisiaj jest deptana i w tym sensie, jakbyśmy popatrzyli
na prymasa Wyszyńskiego i popatrzylibyśmy na Plutę Czachowskiego i na generała Abrahama i generała Borutę, nie jako na ludzi, którzy, na prymasa jako na człowieka, który bronił Kościoła, bronił wiary, a na Borutę i na Abrahama i na Plutę jako na ludzi, którzy walczyli o niepodległość. Bo kwestia wiary dla części z polskiego społeczeństwa dzisiaj może nie być istotna, a kwestia niepodległości dla większości społeczeństwa też jest abstrakcją, no bo żyjemy w państwie niepodległym. Ale jakbyśmy popatrzyli na to środowisko i na prymasa również i tą mszę beatyfikacyjną w niedzielę, jako na ludzi, którzy mieli odwagę bronić godności człowieka w warunkach ekstremalnych i bez nadziei na zwycięstwo, ale robili to, bo tak trzeba, bo tego wymaga godność człowieka, to myślę, że dochodzimy do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób oni są dla nas dzisiaj aktualni i mogą być dla nas dzisiaj także dla tego młodego pokolenia w niepodległym kraju, które się niekoniecznie musi z polską tradycją utożsamiać i polskimi korzeniami i chce jeździć po świecie. W jaki sposób oni mogą być dla nich również nauczycielami? To znaczy, broń się godności człowieka, nawet jak to może kosztować i nawet jak nie da się wygrać, prawda? I myślę, że tym byśmy mogli zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie i prosić, żeby w niedzielę ta sprawa godności człowieka i praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, czyli te wartości, które połączyły prymasa ze środowiskiem niepodległościowym piłsudczykowskim, żeby te sprawy wybrzmiały, bo one są aktualne także dzisiaj.